Otóż już od grudnia mieszkańcy Opoczna będą mogli nowymi połączeniami dojechać do stacji Łódź Fabryczna, do stacji Koluszki, do stacji Tomaszów Mazowiecki, ale także w drugą stronę, czyli do stacji Końskie, do stacji Skarżysko-Kamienna. To są nowe połączenia, które uzyskujemy dzięki temu, że zainwestowaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków europejskich w nowe pociągi. Nowe pociągi hybrydowe, nowoczesne, znakomicie wyposażone, które będą na tej trasie z wiadomych względów jeździły. No niestety brak elektryfikacji tutaj powodował przez długi czas odcięcie komunikacyjne. My, walcząc z tym odcięciem, walcząc z tymi brakami, no próbujemy robić to, co możemy, staramy się tak czynić, aby rzeczywiście te połączenia docierały nawet do miejsc, które nie są jeszcze zelektryfikowane. Samorząd województwa łódzkiego zabezpieczył blisko 125 milionów na te pociągi. To jest 5 pociągów hybrydowych. Dwa ostatnie pociągi dzisiaj przyjechały do Łodzi w nocy. To są pociągi, które mają wszystko to, co dzisiejszy pasażer oczekuje, a mianowicie jest w pełni przystosowany do osób niepełnosprawnych, posiada Wi-Fi, jest w pełni klimatyzowany, są gniazdka elektryczne, gniazdka USB, strefa dla zabaw dzieci. To, co my tu dziś robimy, i panie marszałku, to, co pan marszałek robi w województwie łódzkim, wpisuje się pięknie w program Prawa i Sprawiedliwości, program rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby otwierać się na Polskę powiatową. Ja już kilkanaście lat jestem samorządowcem tutaj w Opocznie i to jest kolejne spełnienie samorządowych marzeń, bo o te połączenia zabiegaliśmy. Te połączenia właśnie na tej linii zostały zlikwidowane, dworce i cała infrastruktura tak naprawdę została zapomniana i zdegradowana. To wszystko się odnawia, to wszystko pięknie wygląda, ale to przede wszystkim daje efekt taki, że korzystają z tego mieszkańcy nie tylko Opoczna, ale całego regionu. Ten teren tutaj był w pewnym sensie troszeczkę taką białą plamą, jeżeli chodzi o tożsamość z całym województwem łódzkim. I właśnie dzięki temu, panie marszałku, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna będzie w tej chwili działać w Opocznie, my stajemy się jako Opoczno również, dołączamy do aglomeracji łódzkiej. Jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że jako radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Ziemi Opoczyńskiej mam przyjemność tutaj dzisiaj być i chciałem w imieniu wszystkich mieszkańców podziękować panie marszałku na pana ręce, dla pana, w szczególności dla zarządu, za to, że te linie od 11 grudnia będzie tak dużo pociągów i tak dużo połączeń.